Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Dzień dobry, panie premierze, witam. Dzień dobry. Panie premierze, co to za historia z próbą podsłuchiwania, domniemaną próbą podsłuchiwania rządu wczoraj podczas posiedzenia w Katowicach? Znaleziono urządzenie, które mogło służyć do rejestracji obrazu i dźwięku. To zostało przedstawione tak, jakby faktycznie to posiedzenie rządu mogło być podsłuchiwane. Tymczasem no, okazało się potem, że to jakieś stare urządzenie na kablu i nikt go nie montował po to, żeby rząd podsłuchiwać. Potrzeba była pokazania jakiegoś sukcesu służb? Przede wszystkim ważne, żeby wszyscy nasi widzowie i słuchacze wiedzieli, że każde posiedzenie z rządu jest realizowane w trybie zastrzeżonym. To znaczy, my jako członkowie rządu nie wnosimy telefonów, nie ma żadnych urządzeń, które mogłyby posłużyć do tego, żeby zarejestrować i puścić dalej sygnał. Realizowane to jest przez służby, bo tak wygląda charakter zastrzeżony. I przed takim wyjazdowym posiedzeniem, jak posiedzenie Rady Ministrów w Katowicach, sala jest rutynowo sprawdzana. Przez Służby Ochrony Państwa. I ABW. Skoro znajdują się urządzenia, które mogłyby służyć czemuś, co by było podsłuchem, nielegalnym wykorzystaniem treści, informacji czy czegokolwiek, trzeba o tym mówić, to ujawniać, bo sytuacja też jest krytyczna. My jesteśmy de facto w sytuacji zagrożenia i informacyjnego, mówię o dezinformacji, i cyfrowego, cyberbezpieczeństwo ze strony Rosji czy Białorusi. Niech pan sobie, redaktor, wyobrazi, że jakikolwiek sygnał, dźwiękowy nawet, zostałby z tego posiedzenia utrwalony, zostałby on wyemitowany. No przecież mielibyśmy niebywały skandal, który nie można byłoby opisać niczym innym, jak niedojrzałością służb. Nie, no absolutnie. Dobrze, że służby rutynowo działając wykryły to urządzenie, tylko no, jeżeli to jakiś element jakiegoś starego systemu, to warto było o tym od początku powiedzieć, a nie robić. Ja nie wiem, czy to jest nowy, czy stary element systemu. Wiem jedno. To było urządzenie, które można było włączyć i podsłuchiwać. Czy tak to wygląda? I jeżeli mamy urządzenie, które mogło zarejestrować coś, a też jeszcze dzisiaj jest postępowanie prowadzone, gdzie i kto ostatecznie mógł zrealizować ten podsłuch, czy zrealizować jakieś działania, które zmierzały do wykorzystania tej informacji, to znaczy, że służby reagowały w porządku. Naprawdę wolę dmuchać na zimne w wielu przypadkach, niż się później wstydzić tego, że państwo gdzieś czegoś nie dopilnowało. No bo jestem przekonany, sędziego Szmyta to mamy właśnie poziom taki, że być może państwo czegoś jednak nie dopilnowało, bo nadmuchanie na zimne jest już za późno. Polski sędzia pracujący w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i mający dostęp do naprawdę niezwykle, zdaje się, wrażliwych informacji, mógł współpracować z rosyjskimi służbami. Zdrajca, tak by pan go nazwał? Nazwałbym zdrajcą, dlatego że jeżeli ktoś ucieka prosząc o azyl na Białorusi, w państwie autorytarnym, wspierającym Rosję, w wojnie przeciwko Ukrainie, realizującym polityki wprost uderzające w podstawy demokratycznego państwa i tam prosi o azyl, to znaczy, że to by było po pierwsze działanie zaplanowane, po drugie z wiedzą, bo nie wierzę, że pan Schmidt nie miał w głowie pokładanego scenariusza, co dalej i dlaczego to robi, więc przypuszczam, że to była zorganizowana akcja służb specjalnych, a nie same działanie pana Schmidta. Podjęte zostały już działania przez polskie służby wyjaśniające to, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, jak patrzę na to też z perspektywy już 2 dni, jak ta sytuacja się dzieje, że musiał być szpiegiem bądź białoruskim, bądź rosyjskim pan Schmidt, który działał w Polsce przez dłuższy czas, bo nie wierzę, że to trwało chwilę i było przypadkiem. No tym gorzej dla naszego państwa, jeżeli przez dłuższy czas współpracował ze służbami, mając tę wiedzę, bo pewnie się tą wiedzą na bieżąco dzielił. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje i dawała też informacje wskazujące, że był pod opieką służb i był monitorowany i sprawdzany, ale pan Schmidt nie miał czystych rąk w przeszłości, bo to też opowiedzmy historię pana Schmidta. No, uczestniczył w grupie, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która szkalowała innych sędziów, która politykę do zawodu sędziego włączała, realizując de facto zamówienia polityczne i ktoś go jednak awansował, ktoś go jednak po tym, jak naprawdę w tej grupie działy się hejterskiej grupie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale on teraz był już po drugiej stronie politycznego sporu, panie premierze. Ale sekundę. Znaczy, i ciągle na tych stanowiskach, na takim stanowisku newralgicznym. Dlatego ja jestem przekonany co do tego, że trzeba całą historię opowiedzieć. Znaczy, były brudne ręce w tej sprawie cały czas. I jak mnie pan pyta, czy wszystkie rzeczy dotyczące sprawdzenia, czy sędziego, czy sędziów, czy innych grup były zrealizowane, to pewnie gdzieś był błąd. Gdzie? Nie wiem. Ale nie wierzę, że to była działalność tygodniowa. Uważam, że to jest gruba, zaplanowana
skoordynowana akcja mająca na celu pokazanie luk w polskim systemie, ale jednocześnie propagandowe, następnie wykorzystanie przez Białoruś, myślę, że już niedługo przez Rosję, i realizowanie takiej misji pokazującej, że w Polsce jest odmienne myślenie niż to, które dzisiaj całej klasie politycznej, całej klasie politycznej jest... No jeżeli chodzi o ocenę działań Rosji, no to tak, to tutaj przysparza odpowiedzialności za bezpieczeństwo też państwa. Sprawę trzeba absolutnie wyjaśnić, bo przecież ten pan miał też dostęp do informacji tajnych z tej perspektywy, że udzielał certyfikacji osobom, które starały się na przykład o możliwość dostępu do materiałów. Funkcjonariuszom służb specjalnych. Nie tylko. Ja na przykład jako minister cyfryzacji i wicepremier zwracam się do służb o sprawdzenie wypełnienia ankiety bezpieczeństwa, o podjęcie działań sprawdzających, czy ktoś może mieć dostęp tajny, bo my takie materiały przerabiamy w Ministerstwie Cyfryzacji związane z cyberbezpieczeństwem, też bezpieczeństwem państwa. Ktoś czyta tą ankietę. Co jest w tej ankiecie? To znaczy wpisujesz, z kim miałeś kontakty, jakie kontakty na przykład pozamałżeńskie mogły się zdarzyć, co i gdzie mogło cię skompromitować. Materiał, który potem może służyć do werbowania kolejnych osób. Dokładnie. Wprost, no, powiedział pan wprost o tym, co dzisiaj trzeba sprawić. To znaczy nad kim i nad czym czuwał do tej pory pan Schmidt, żebyśmy mieli perspektywę, czy ta siatka gdzieś się nie rozrasta. To jest ważny dzisiaj element. Nie tylko mówienie, że mamy do czynienia ze zdradą, bo to panu potwierdziłem na początku. Panie premierze, ale kolejny krok to sprawdzenie wszystkiego, czy gdzieś przez pana Schmidta działalność w Polsce nie rozpoczęła działalności inna siatka szpiegowska. No tutaj gdzieś tam pozytywem w tym wszystkim jest to, że to praca na dokumentach jednak i no, tak, może, godzin, żeby dojść. Możemy zobaczyć, jakie dokumenty były przeglądane, tak, kto z kim się kontaktował. Panie premierze, ale chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo to jest takie polityczne teraz przerzucanie się winą, jeżeli chodzi o opozycję i obóz rządzący. Ja nie czy nie jest tak, że ta wina jest i po jednej, i po drugiej stronie? Ja widzi pan, nie używam tutaj przerzucania to się. To prawda. Ja opowiedziałem o historii człowieka. Ale zauważa pan, że ma to miejsce. Który miał brudne ręce, bo miał. Znaczy, ja pamiętam swoje wypowiedzi w sprawie afery hejterskiej, tego, co się działo. I wszystkie osoby, które pracowały, były w tej ekipie bez względu na to, co robiły, jak się później odwracały i co mówiły, powinny być odsunięte od zawodu sędziego. Znaczy, ja mam takie poczucie, że tak nie powinno być, że ktoś, kto uczestniczył w takiej aferze, obrażał kolegów, to tylko powinien... też z tą aferą jest tak, że tam, jeżeli chodzi o dalszy bieg taki prawny już, no, wie, to się nic szczególnego nie wydarzyło. Biegami prawnymi jest tak, że trwają czasami latami, sami doświadczam, tylko chodzi... Odsunięcie od zawodu sędziego na podstawie afery w mediach zaprezentowanej, to też, panie premierze, chyba trochę za mało. No dobra, ale czytaliśmy te wpisy. No, to, no, czy... Mimo wszystko, no, zawód sędziego z jego wszystkimi, tą całą niezależnością i obudową taką prawną, która ma tę niezależność gwarantować, to myślę, że... Ale niezależność, niezależność, ubrudzone ręce ubrudzonymi rękami. I ja za niezależnością sędziów jestem, ale też myślę, że taka dyskusja jest przed nami i w Polsce, i też w... w zawodzie sędziego o to, jak wygląda na przykład sprawdzanie... Za dużo wolno sędziom? Nie, nie. Jak wygląda sprawdzanie przez służby na przykład kontaktów sędziego, czy tego, jak można by parasolem ochronnym przez służby zawód sędziego objąć, żeby na przykład właśnie mieć świadomość, że sędzia, kiedy z mocy ustawy ma dostęp do materiałów tajnych, to też, żeby było wiadomo, że to nie jest tak, że później coś się z tymi materiałami zdarzy, bo w przypadku pana Schmidta właśnie się wydarzyło. Jeszcze kończąc ten wątek, profesor Zenckiewicz zwraca uwagę na to, że nie muszą mieć żadnych właśnie zgód na dostęp do tych materiałów, no tylko z mocy dowolnego urzędu mają. To jest błąd systemu? No właśnie to u pana przed chwilą powiedziałem. To znaczy odpowiedzialność za to, żeby dobrze zorganizować system. To znaczy, skoro mój urzędnik w moim ministerstwie musi dostać moje zgodę na rozpoczęcie postępowania, wypisać ankietę, złożyć ją do ABW, później ktoś musi ją zaakceptować i trwa to miesiącami, to myślę, że takie zbudowanie systemu, które dotyczy wszystkich w tym systemie, to znaczy nikogo nie wyłączamy na chwilę, bo takie mamy poczucie, mogłoby wyglądać. Zresztą ja kiedyś u pana w programie, pamiętam, bo sobie dzisiaj o tym rano myślałem, mówiłem o dostępie do informacji niejawnych parlamentarzystów. Uważam, że to powinien być proces wzmocniony, że parlamentarzysta, mówię też o sobie, powinien ten proces przechodzić z ankietą bezpieczeństwa. W tej sytuacji teraz zagrożeń zewnętrznych to nie jest nic nadzwyczajnego. Bardziej obwarunkować dostęp do informacji niejawnych. Na najważniejszy politycznie, społecznie i administracyjnie zawód w Polsce. Jesteś parlamentarzystą, ustalasz prawo. Powinieneś składać ankietę bezpieczeństwa. Sam ją złożyłem. Znaczy nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Panie premierze, ale to tak kończąc, oczywiście kończąc trzeba ją... tak jakąś konkluzją twardą, jeżeli chodzi o sędziów. Ich dostęp do informacji niejawnych powinien być bardziej zabezpieczony i kontrolowany, reglamentowany, powiedzmy tak.
Państwo powinno nad obszarem współpracy sędziego wspomagać sędziów w tym, żeby mieli pełną świadomość tego, że wykonując tak odpowiedzialny zawód, są objęci na przykład ochroną funkcjonariuszy ABW przeciwko działaniom szpiegowskim różnym albo narażeniu na takie sytuacje. Panie premierze, w poniedziałek był pan w Kijowie i zapytam o jedno zdanie, które tam właśnie pan wypowiedział. Polska jest w stanie zimnej wojny cybernetycznej z Rosją. Widać ostatnio tę wojnę cybernetyczną? Coraz bardziej. Mhm. Widać coraz bardziej. W czym to się przejawia? Te ataki są na jakie cele prowadzone cybernetyczne? Liczba ataków, która ze strony Rosji i Białorusi, łączmy, pojawia się, jest coraz mocniejsza. Nie tylko w Polsce. W Europie też to widać. To znaczy jest coraz więcej incydentów krytycznych. Przede wszystkim infrastruktura krytyczna, przede wszystkim urzędy, przede wszystkim miejsca, które można łatwo skompromitować, coś wyłączyć, gdzieś włączyć. My mamy dobrą w Polsce tarczę cybernetyczną i to jest też zasługa poprzednich rządów. Budowana przez lata na różnych poziomach CSIRT-ów krajowych i tego przy NASK-u i przy ABW i przy wojsku, przy MON-ie. I dobrze one razem współpracują, ale trzeba wzmocnić to, więcej koordynacji. I dlatego pracujemy nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która ma wzmocnić koordynację i przełożyć się też sektorowo na niższe poziomy. Niższe poziomy, żeby też chronić między innymi sektor administracji samorządowej, bo on też jest newralgiczny. Przecież tam mamy na przykład oczyszczalnie ścieków, tam mamy szpitale. One są dzisiaj też w jakiś sposób chronione, żeby to też wybrzmiało jasno. W systemie KSC ta ochrona jest, ale trzeba ją wzmocnić, koordynować, bo jestem przekonany, a to też rozmawiałem z panem ministrem Fedorowem, wicepremierem odpowiedzialnym za cyfrową transformację na Ukrainie. Tych ataków będzie więcej. Oni to widzą, my to widzimy, musimy wspólnie w tym działać, dlatego wspólnie podpisaliśmy też memorandum o współpracy cyfrowej Polski i Ukrainy. Ale to jest też dla obywateli kraju, cywilnych obywateli, nie mających w związku z żadnymi instytucjami państwa, no nie mających w sensie, no czasami może mających, ale nie pracujących w tych instytucjach, jakaś informacja, że jesteśmy w stanie wojny cybernetycznej. My także powinniśmy uważać, wszyscy Polacy? Wszyscy Polacy, dlatego że my też wszyscy Polacy pracujemy gdzieś. I w firmach prywatnych, i w administracji. Ataki mają charakterystyczne i twardą incydentów przez systemy komputerowe i ataków socjotechnicznych. Znaczy też umiemy sobie to wyobrazić. W różnych polach żyjemy, na przykład posiadając urządzenia służbowe, które czasami dzieciom przekazujemy. Ta higiena cyfrowa, oprócz tego, co państwo musi zrobić, bo musi dużo zrobić, musi być odpowiedzialnością. Przychodzisz do domu, masz brudne ręce, wiesz, że byłeś na dworzu, myjesz je. No po prostu przed jedzeniem pójdziesz, umyjesz ręce. Chcesz mieć czyste, nie chcesz mieć choroby, bakterii, wirusów. Siadasz. Jeżeli masz tak samo z urządzeniami, musisz o tym pamiętać, że to wszystko, co robisz, co klikasz, co twoje dane przetwarza, na co ty zwracasz uwagę, identyfikuje cię, a w związku z tym na przykład twoją pracę, a w związku z tym na przykład dane chronione, które w jakiś sposób otwierasz, czytasz albo nie powinny trafić do obcych służb. To jest złożony system. Żyjemy w świecie technologii informacyjnej w taki sposób podawany, że albo sobie to wyobrażamy, albo jest problem. A mówi to wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Słuchaczom Rada Plus życzymy zatem dobrego dnia, ale zapraszamy na internetową dogrywkę programu. Dzięki. Radio Plus. Sedno Sprawy. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie premierze, chciałem zapytać o Atom, o Centralny Port Komunikacyjny, bo te problemy z CPK, przeciągająca się sprawa audytów, to wszyscy widzą, a wielu polityków Lewicy na to zwraca uwagę, wytyka rządowi, ministrowi Laskowi błędy i właśnie opieszałość zbytnią. A wczoraj mamy wypowiedź pani minister przemysłu Marzeny Czarneckiej, która mówi tak dokładnie. Zakładamy rok 2040 jako uruchomienie elektrowni jądrowej. Nasi poprzednicy zakładali 2032 i 2033. Zbyt optymistycznie, my jesteśmy realistami. No to co, Atom parę lat później, CPK też później, bo przez te pół roku dzieje się chyba niewiele. Nie wiadomo w ogóle, czy dalej będzie się działo. Używając takiej informatycznej, bliskiej panu nomenklatury, to mamy politykę ciepłej wody w kranie 2.0. Mamy politykę mówienia prawdy, a nie naginania rzeczywistości. Ja też w urzędzie przyszedłem i opowiadano, że jest wszystko wspaniale, wszystkie elementy są poukładane, a później okazało się, że jak składam kostkę, to brakuje paru elementów, które pozwolą ją ułożyć w odpowiednich kolorach. To tak dokładnie wygląda, jeżeli mówimy też o sprawach dotyczących atomu czy inwestycji. A to za 16 lat atom to jest najbliższa perspektywa, tak? Przypominam, że jak od początku mówiliśmy o tej inwestycji, to i PiS mówił o 15 latach. Tylko, że wszyscy
wszystko się przedłuża, a mamy też procesy, które... No już poziom zależenia inwestorów, tak? Nie od nas tylko zależą, tylko od procesów, które są zaplanowane. Mhm. Ja wolę uczciwość pani minister, która opowiada o procesie, który zakończy się sukcesem, a nie opowiadanie o tym, że będzie coś szybko. A w sprawie CPK pan widzi jakiś problem, czy nie? Czy jest okej, pół roku? Ja chcę się... po pierwsze... Pan Lasek na spotkaniu rządowym, na którym rozmawialiśmy o CPK, o całej infrastrukturze, o tym, jak powinno być państwo skonstruowane, mówił, że potrzebuje pół roku. Ja to słyszałem na własne uszy i to nie jest dla mnie żadna nowość, że dzisiaj mówimy, że po tym półroczu... Ale od kiedy pół roku potrzebuje? Odliczyć od 13 grudnia, pół roku? Mówił, że całość tego procesu będzie trwała około pół roku. Ja też nie jestem od tego, żeby wchodzić, czy to ma być, nie wiem, 13 czerwca, czy 27 czerwca. Ale chodzi mi o to, kiedy będzie można zapytać... Mówił pan minister Lasek, wskazywał, że pół roku będzie mu potrzeba. A mówił to w styczniu, jak rozmawialiśmy, więc ta perspektywa biegnie. Ja chciałbym wiedzieć, jak były pieniądze wydawane, jak i gdzie były dobre decyzje podejmowane, co jest złego w tej inwestycji, jak wygląda proces inwestycyjny pod względem zakupu, wykupu ziemi, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne z ludźmi, jak wygląda perspektywa rzetelna powstania ewentualnego lotniska, jak wygląda perspektywa pasażerska i towarowa na tym lotnisku, czy hub, o którym mówimy, jest hubem, który musi działać w tym samym czasie połączony być z liniami kolejowymi, bo one będą trwały jeszcze dłużej, o tym też PiS mówił. Chciałbym to wiedzieć. Nigdy takiej prawdziwej, rzetelnej oceny tego nie widziałem. Jak kiedyś patrzyłem na cały obszar CPK przychylnie, później zacząłem mieć wielkie wątpliwości, bo widziałem wielkie protesty, protesty społeczne. Byłem i jestem za tym, żeby kontynuować projekty kolejowe. Zawsze o tym mówiłem, również u pana. Mam poczucie, że projekty kolejowe, szczególnie kolej szybkich prędkości, powinna być kontynuowana, bo to jest ważne. Co do samego lotniska, poczekam, aż zobaczę dokładne wyniki, chociaż nie jest dzisiaj moje stanowisko ani tak ortodoksyjne, żeby powiedzieć na pewno nie, albo na pewno tak. Widziałem i byłem w Baranowie z ludźmi. Stałem z grupą kilkuset ludzi, chcę o tym powiedzieć. I widziałem tych wszystkich ludzi, którzy byli oszukiwani. To znaczy, mówiono im co innego, niż była realna rzeczywistość. Inaczej chciano ich wywłaszczać z ziemi, doprowadzano do... Przecież tam dobrowolne nabycia przede wszystkim miały miejsce. Ale tylko, że ja byłem, było 300 osób na spotkaniu. Jest wiele osób, które opowiada, słyszałem gdzieś tam. Ja byłem w Baranowie dwa razy, na dwóch spotkaniach, na których było po kilkaset osób, nie trzy czy pięć, i przyszło mi powiedzieć. Ludzie płakali na tym spotkaniu, ludzie na tym spotkaniu się żalili, ludzie wywalali taką złość życiową, że to się wszystko dzieje. Gdybym tego nie widział, powiedziałbym, dobra, może to jest jakaś ściema. Nie ma ściemy, bo na drugiej stronie jest też tragedia ludzka. Chciałbym to mierzyć. Czyli póki co gdzieś w rozkroku wicepremier Krzysztof Gawkowski, jeżeli chodzi o CPK, ani tak, ani nie, tak? W realnej kształcie. Mówię jeszcze raz do pana redaktora. Skoro w październiku 2023 jeździłem na miejsce, a byłem tam, skoro wcześniej przyjeżdżałem do Baranowa, skoro rozmawiałem z mieszkańcami i z inwestorami, przypominam, że na tych spotkaniach byli też ludzie, którzy zajmują się logistyką, jeżeli chodzi o transport lotniczy, i mówili o problemach, które stworzy to wszystko, i że wcale to nie jest takie ważne. To jeżeli ktoś chce obalić w mojej głowie takie wątpliwości, to niech mi pokaże analizę. To jest oczywiście gra potężnych interesów, panie premierze. Tylko że mają takie interesy, nie inne, to zależy, gdzie przyłoży ucho. Niemcy, Francuzi czy Chińczycy. Na tym spotkaniu byli polscy naukowcy, którzy pisali ekspertyzy dla polskiego rządu, pokazywali te ekspertyzy mi i ludziom tam obecnym. I mówili, one są ukryte, daty, to wszystko było. Ja to wszystko widziałem na własne oczy, na zamówienie polskiego rządu. To czekamy na te pół roku, no do połowy roku tak naprawdę, bo od stycznia, jak pan mówi, Maciej Lasek miał w pół roku te sprawy podsumować. Chciałbym, żeby to się przyspieszało. Pana premiera zapytać o to, co pan też w tym studiu mówił w styczniu o podatku cyfrowym dla gigantów. Mówił pan wtedy, że chce ten podatek wprowadzić dla cyfrowych gigantów. Tak, i mówiłem również, że nie jest to uzgodnienie koalicyjne. To znaczy, powiedziałem, że w ciągu tej kadencji będę namawiał koalicjantów do tego, żeby podatek cyfrowy zaistniał, zrealizował się, a nie tylko był pewną namiastką marzenia. Ale ten temat jakoś został podjęty już na poziomie koalicji? On jest podejmowany w resorcie. Tworzymy też analizy, bo do takiego spotkania, czy z panem Kosiniakiem, Hołownią, czy z Donaldem Tuskiem, trzeba iść przygotowanym i pokazać analizę, ile zyskamy, kto straci, kto zyska, ile budżet na tym państwa zarobi. Ja do takich rzeczy podchodzę odpowiedzialnie. Ile ma zarobić budżet rocznie, panie premierze? Nie jestem jeszcze gotowy na te wszystkie pytania. Jestem umówiony 20 jedziemy też do Brukseli w tej sprawie rozmawiać. Jest zaplanowany cały scenariusz pod to, żebyśmy mogli powiedzieć w Polsce, podatek cyfrowy to jest coś, co przyniesie, rozbuduje polskie wpływy do budżetu, a jednocześnie nie pokłócimy się
się gdzieś z Komisją Europejską, nie pokusimy się gdzieś z Europą, bo chciałbym, żeby tak o takich sprawach jak podatek cyfrowy też w Europie odważnie rozmawiać. Bo to też, jeżeli w Europie taka dyskusja się będzie toczyła, państwa będą to realizowały, już niektóre realizują, to i w Polsce będzie łatwiej to realizować. Do tego tematu jeszcze w takim razie wrócimy. Panie premierze, na koniec o jedną rzecz jeszcze chciałem zapytać. Ja wiem, bo pan redaktor zawsze dobrze rozlicza, to dobre, spodoba mi się to. Wojciech Kałuża, który 6 lat temu, to też w ramach rozliczeń 6 lat temu przeszedł na stronę Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Śląskim, no był dla waszego obozu, dzisiaj powiem, bo tego koalicyjnego symbolem wszystkiego co najgorsze, zdrady politycznej, korupcji, tak mówiliście. No tymczasem teraz na Podlasiu dzieje się coś bardzo podobnego. Dwoje radnych Prawa i Sprawiedliwości przechodzi na stronę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u i mamy większość też, no zdaje się, inną niż tą, którą demokratycznie wybrali mieszkańcy Podlasia, bo tam jednak Prawo i Sprawiedliwość miało połowę równo mandatów, prawda? A większość już jest inna. Uśmiechnięta zdrada jest w porządku? Patrzę na to w taki sposób, że oczywiście z przesłuchów medialnych, bo nikogo w tej sprawie zaangażowanego nie znam i wiem jedno. Z jakiegoś powodu członkowie zarządu, bo oni przecież byli w zarządzie, odeszli od PiS-u i powiedzieli, że współpraca... Z jakiegoś powodu Kałuża też odszedł. No, to tylko, że nie był w zarządzie. No tak, nie był w zarządzie. A ci byli w zarządzie i z PiS-em powiedzieli, że nie chcą pracować z obecnym marszałkiem. Ja nie wiem dlaczego. No, znaczy przyszli i powiedzieli, że nie będą pracowali z obecnym marszałkiem. To nie są osoby, które nie były w PiS-ie. Ale to jest polityczna korupcja, czy nie? Patrzę na to tak. Jest chęć wyjścia z koalicji, w której byli i przejścia na inną stronę. Podjęli decyzję. Ja ale tego Kałuża też tam nikt nie wyciągał. Chyba wyciągał. Też siłą, tak? To, jakiś... była chęć wyjścia, to wyszedł. No. Chyba dostawał on jakieś osoby inne, zdecydowanie jakieś wielkie obietnice dotyczące życia. A tutaj a ci nic nie dostali. No panie premierze, no, życie się pogorszy na pewno. Nie, zostali dalej członkami zarządu. Znaczy, moim zdaniem chodziło o to, że może ktoś chciał ich wykolegować z funkcji. Ja nie wiem, jak wyglądały negocjacje w PiS-ie. No, znaczy, nawet jeżeli tak, to co tutaj za funkcję przeszli na drugą stronę, tak? Chcieli być w zarządzie, są w zarządzie. Ale to jest korupcja polityczna. Nie patrzę, nie będę tak o nich mówił. No, panie premierze, no 6 lat temu naprawdę od czci wiary odsądzaliście tego Kałuży, a teraz to w porządku, teraz można już? Ja nie mówię o tym, czy to jest w porządku, czy nie. Skoro chcieli odwrócić się od PiS-u, to się odwrócili i nie będzie koalicji PiS-u, tylko będzie koalicja inna, która łączy dzisiaj Sejmik Podlaski. Teraz już można, w uśmiechniętej postaci. Nie, nie mówię, że można, czy nie można. Patrzę na to w sposób odpowiedzialny. Jeżeli byli w zarządzie, odeszli, chcą innej władzy, to mają do tego prawo. Bardzo dziękuję. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i polityk Sojuszu Lewicy oczywiście. Nowej Sojusz Lewicy Demokratycznej w przyszłości też. Przed laty też sekretarz generalny tej formacji. Dobrego dnia panu premierowi i państwu życzę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.